Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Trwa spór polityczny i prawny o posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o wszczęciu procedury obsadzenia mandatu po pośle Kamińskim. To bezprawne działanie, alarmuje PiS. Mariusz Kamiński jest bowiem dalej posłem. Państwowa Komisja Wyborcza wysłała do marszałka Szymona Hołowni listę z nazwiskami kandydatów, którzy mają pierwszeństwo do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. To Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar. Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje jednocześnie do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej apolitycznego statusu. Co do posła Wąsika, PKW wniosek marszałka Hołowni uznała jako bezprzedmiotowy. Sędziowie uznali także grudniowe wnioski marszałka za przedwczesne. Dzisiejsze pismo komisji marszałek Hołownia komentuje tak. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu sprawy pana Mariusza Kamińskiego. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu pana Macieja Wąsika. Są wątpliwości co do dalszej procedury obsadzania mandatu po nim i dopóki tu nie będę miał pewności, żadnych działań ostrożnościowo podejmował nie będę. Marszałek Sejmu rozpoczął jednocześnie procedurę obsadzania mandatu po pośle Kamińskim. W sprawie Macieja Wąsika czeka na orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego. Tyle tylko, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym decyzję w tej sprawie może wydać tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Interpretacje pisma PKW według marszałka Hołowni są oderwane od rzeczywistości, twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Nie potwierdzili, że mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika wygasły. Nie ma tutaj takiego jasnego stwierdzenia. Wręcz wprost członkowie Państwowej Komisji Wyborczej powołują się na chaos prawny, jaki w ostatnim czasie wywołało działanie marszałka Hołowni i próba przepchnięcia korzystnego dla niego orzeczenia przez Izbę Pracy. Mówił poseł PiS Rafał Bochenek. Jeżeli mandat zostanie obsadzony, dojdzie do złamania prawa, mówi poseł profesor Krzysztof Szczucki. Nie ma podstaw marszałek Hołownia do twierdzenia, że mandat pana Mariusza Kamińskiego wygasł i trzeba go obsadzić. Wszystkie działania, które będzie podejmował, jeżeli na to się zdecyduje, zmierzające do obsadzenia tego mandatu, po pierwsze będą oznaczały jego potencjalną odpowiedzialność karną, a po drugie doprowadzą do tego, że Sejm będzie miał większą liczbę posłów niż tą przewidzianą w Konstytucji. Dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i wielu prawników sprawa jest jasna. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są dalej posłami. To, co dzieje się wokół ich mandatów, obciąża marszałka Hołownię prawnie i wizerunkowo, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Też będzie to w jakiś sposób obciążać go, jeśli chce startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Bo pamiętajmy, on chciał być tą trzecią drogą, chciał być taką twarzą koncyliacyjną, próbuje taką grę prowadzić też w Sejmie. Tym niemniej, no jednak ta sytuacja jest mocno konfrontacyjna. Brak udziału w obradach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zbada Trybunał Konstytucyjny. Na prośbę prezydenta orzeknie, czy wykluczenie ich z prac Sejmu nie wpływa na proces stanowienia prawa. Dopiero po audycie rząd chce przesądzić o przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sprawą zajmował się dziś Zespół Pracy dla Polski. Dzisiejsze obrady podsumował jego szef, były premier Mateusz Morawiecki. Kilka lat temu podjęliśmy taką decyzję, dobrą dla wszystkich Polaków, że chcemy, aby w Polsce powstał Centralny Port Komunikacyjny, duży, hubowy, centralny port lotniczy z podpiętymi do niego, jeśli można tak powiedzieć, szprychami kolejowymi, czyli połączeniami kolejowymi. Połączeniami, których Polska również potrzebuje. Potrzebuje po to, aby ułatwić komunikację pomiędzy wszystkimi naszymi mieszkańcami, ale także dla ochrony środowiska, także dla przyciągnięcia nowych inwestorów, dla podniesienia szans rozwojowych, dla zmniejszenia kosztów działalności naszych przedsiębiorców. I wierzę, że ten niezwykle ważny, bodaj najważniejszy projekt w historii wolnej Polski ostatnich 35 lat będzie komunikowany, będzie kontynuowany. Wierzę w to, chociaż po wysłuchaniu tej debaty dzisiaj tutaj sejmowej, po wysłuchaniu niektórych, pożal się Boże, pytań,
powinienem nabrać wątpliwości, ale jestem optymistą i nadal w to wierzę, że ta ciągłość będzie utrzymana, że będziemy realizować tę wielką ideę, tę ideę Polski ambitnej. Wiem, że Polacy chcą móc latać z Polski, a nie przemieszczać się poprzez inne huby komunikacyjne u naszych sąsiadów. Wiem, że Polskę na to stać. Stać nas na takie projekty i pokazaliśmy to po realizacji wielu innych programów inwestycyjnych w całej Polsce. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W tym roku pod hasłem Trzeźwość polską racją stanu. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu to wydarzenie, które zachęca nas wszystkich do modlitwy za osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu. Co roku inicjatywa przypada na ostatni tydzień przed Wielkim Postem. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, mówi, że trzeźwość to zysk dla całej narodowej wspólnoty. Na trzeźwości cały naród zyskuje gospodarczo, zyskuje finansowo, zdrowotnie, moralnie i duchowo. Dane są bardzo niepokojące. Blisko 1 000 000 Polaków jest uzależnionych od alkoholu, natomiast około 3 000 000 pije ryzykownie i szkodliwie. Nietrzeźwość powoduje ogromne cierpienia, prowadzi do rozpadu małżeństw, do rozpadu rodzin oraz do wielkich kosztów społecznych, także wtedy, gdy w danym przypadku nie wiąże się to jeszcze z alkoholizmem. Spożywając alkohol niszczymy organizm i skracamy swoje życie, podkreśla członek zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych profesor Krzysztof Wojcieszek. Od kilku lat wyraźnie tracimy na tym zdrowotnie, skracając sobie życie, skracając życie Polaków. Jeżeli nie zmienimy w Polsce stylu używania alkoholu, to dodatkowo tam z pewnym terminem stracimy kolejne 1,6 roku. Ci, którzy mają problem z alkoholem, mogą szukać pomocy w ośrodkach prowadzonych m.in. przez Kościół. Nasza praca przede wszystkim polega na takim też duchowym towarzyszeniu i przywracaniu też takiego poczucia też godności, wartości człowieka. Pokazujemy też Ewangelię, że Jezus nie przyszedł potępić, ale szuka tych, którzy zaginęli. Mówił dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu ojciec Dawid Napiwocki. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu to czas szczególnej modlitwy o trzeźwość narodu, ale też edukacji o szkodliwym działaniu alkoholu na życie i zdrowie Polaków. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na główne wydanie o godzinie 20:00.